Widziałem ten film kilka lat temu na Animal New York, gdzie brali teksty z piosenek, które mówiły o Nowym Jorku, drukowali te teksty na tabliczkach i umieszczali tabliczkę w tych konkretnych miejscach, o których mowa w piosence. Warszawa jest tak obecna w popkulturze i tak obecna w piosenkach, szczególnie tych hip-hopowych, że aż szkoda tego nie zrobić w tym mieście. Jak wam idzie? To będzie taki film, że stoimy i drapiamy się po głowie, jak my mamy sobie wyciąć. Jamnik tu chyba wie najwięcej, jak to zrobić, patrząc. On wygląda, jakby wiedział, co zrobić. Po prostu nazywa się Blunt i ma zawsze taki wyraz twarzy. Jesteśmy przy szkole na Ogrodowej. Mimo, że nazwa ulicy ani nazwa szkoły nigdy nie pada dosłownie w całym utworze, to o niej rapował Mata w piosence Żółte Flamastry i Grube Katechetki. Codziennie o 7:30 był apel, a potem różaniec. Najpierw uczyli nas musztry, a potem mówiliśmy amen. Tu? Tutaj? No, bo z tej strony fajnie wygląda niż z tej z samochodem. Tak o, czy od drugiej? Jesteśmy na Mazowieckiej, jest to najbardziej imprezowa ulica w Warszawie. Teraz tego nie widać, bo rano są tylko dostawy i rano to jest zwykła ulica, ale po zmroku jest milion osób bawiących się na środku ulicy. Próbowaliśmy przejechać przez tą ulicę na desce w środku nocy. Niezły Tetris trzeba było robić między nabzdrygolonymi ludźmi. Nikt. 20 lat na Mazowieckiej. Strefa centralna. Czy tam jest quite bezpiecznie? Szpania. Moi drodzy, jesteśmy przy historycznej ulicy Koziej. Przeanalizowałam głęboko tekst nostalgii i wyszło mi z niego, że Tako, a raczej pan Filip, miał tutaj parę dziewczyn i to jest bardzo głęboka analiza. Proszę panią, proszę tego nie wierzę. Zawierz, ona, co się boisz? Miałem parę dziewczyn na ulicy Koziej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje. Teraz jedziemy na drugą stronę Wisły. Jesteśmy po drugiej stronie Wisły, przy Chockach. Kiedyś Chocki znajdowały się na bulwarach Wiślanych, koło portu Wopru. Przychodzili tam ludzie w każdym wieku, ale ja nie za bardzo lubiłem tam chodzić, ponieważ tam przychodziło sporo starych ludzi. To nadal jest fajny klub, nadal jest w środku bardzo neonowo i bardzo tak kolorowo, jednak to jest pośrodku niczego. 3 lata później mieli puszczek nas w Chockach maleńka. No popatrz, zabrali ci twój ulubiony lokal. Siedzi skitrany jak Ruscy po drugiej stronie w okopach. Był nieopodal mojej podstawówki, patologia opalała lufki. Dobrze, także jesteśmy pod barem Hajka, któremu Janek o co chodzi poświęcił cały numer. Mówił tam m.in. o wojnach gangów pomiędzy kuchnią chińską a kebabami. Odwieczna walka, uważaj na ulicy, konkurencja, nie śpi, zamknij mordę, jak nie chcesz lipy, nigga. Tarcho terror, tak mówią te ziomy, dla mnie hajka gang jest niezastąpiony. Mamy w chuj dup, w chuj broni, sałatki, ryże, makarony. Ola na swoim kanale stworzyła oddzielną analizę tych tekstów, dlatego sprawdźcie jej materiał. Chodźcie, mamy 2 minuty do pobicia. No i spokojnie, oddech. Uspokojam. Uuu, dzisiaj tak agresywnie. Najlepiej się nie ruszać. Jak niedźwiedziu, najlepiej się nie ruszać, udawać, że nie czujesz. Teraz pracujemy na przyszły rekord. Po 50. Mi ręce bolą. Ręce? Od trzymania, tak. Dobra, 3 minuty, wracam. Dobra. Powroty są ciężkie. 3 minuty! To 15-letni kot, muszę go częściej pokazywać we vlogu. I zacząłem oglądać stare vlogi. Zwróciłem uwagę, jak różnią się ostatnie 2 sezony. Wcześniej stworzyliśmy obraz, w którym Maciek jest tylko tłem dla całej opowieści. Jest tylko kluczem do przedstawienia tego tętniącego życie miasta, jego mieszkańców i wszystkich wydarzeń, które się w nim dzieją. Siłą napędową całej historii jest przypadek, który spotyka głównego bohatera. I widać to w 1. odcinku 3. sezonu. Widzimy tam miejsce zbrodni, dziennikarza, który informuje o konferencji prasowej, potem konferencję prasową. Z biegiem trwania całego programu historia zaczyna się opierać bardziej na decyzjach głównego bohatera. Oczywiście nadal mamy całkowicie losowe sytuacje. Coraz rzadziej widzimy rozmowy z obcymi osobami, a to gdzie i kiedy dzieje się akcja zaczyna grać coraz mniejszą rolę. Przypały i sytuacje z policją, z czego słynął cały program, zostały ograniczone do kilkusekundowych ujęć, pełniących bardziej anegdotkę całej sytuacji, a nie długi materiał do analizy całego zdarzenia. I mówię, by zwrócić uwagę, że ten vlog dorasta razem ze mną i mi jako twórcy zmieniało się wizję tego, z jaką twórczością czuję się spełniony i czuję się komfortowo. Jeśli oczekujecie rowerów, jakby na pewno to dostaniecie, bo to nadal jest moje hobby. Jednak dlatego filmy trwają 5 minut, ponieważ to jest coś, co daje mi frajdę i taki jest mój pomysł na program. Przynajmniej dopóki mi się nie znudzi. Młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy.